Witajcie na kanale Piesologii. Ja mam na imię Kasia, a to są Wektor i Haker. Dziś opowiem Wam trochę o tym, dlaczego nie używam smyczy automatycznych. Smycze automatyczne zostały wynalezione w latach 70. i miały dawać psom więcej swobody podczas spacerów. Zyskały sobie popularność na całym świecie i w chwili obecnej mają zarówno zagorzałych zwolenników, jak i zagorzałych przeciwników. W dzisiejszym odcinku postaram się Wam opowiedzieć trochę o tym, dlaczego ja osobiście nie używam i nie polecam smyczy typu Flexi, jakie widzę wady i zagrożenia w używaniu tego typu smyczy, ale chciałam na samym początku zaznaczyć, że smycz, wszystko jedno czy zwykła, czy automatyczna, jest tylko narzędziem i tylko i wyłącznie od nas zależy, czy umiemy się tym narzędziem prawidłowo posługiwać, czy zdajemy sobie sprawę z jego wad, ograniczeń oraz zagrożeń, jakie ze sobą niesie. Jeżeli tak, no to takie narzędzie może być dla nas wygodne i przydatne. Jeżeli natomiast będziemy wykorzystywać takie narzędzie w niewłaściwy sposób, no to możemy zarówno sobie, jak i psu, jak i całemu otoczeniu wyrządzić sporo krzywdy. Smycze automatyczne wykonane są z linki albo z taśmy o długości od około 3 do 10, a nawet więcej metrów. I ta linka albo taśma nawinięte są na taki specjalny kołowrotek i cały mechanizm zamknięty jest w takiej plastikowej obudowie z rączką, którą przewodnik psa może dosyć wygodnie trzymać. Dodatkowo w smyczach automatycznych są zwykle zamontowane dwa przyciski. Jeden służy do chwilowego zablokowania smyczy, czyli w momencie, kiedy naciskamy ten guzik, smycz się blokuje, przestaje się rozwijać, a w momencie, kiedy ją puszczamy, zwalniamy tą smycz i może się ona dalej rozwijać swobodnie. I drugi przycisk służy do stałego zablokowania smyczy. I pierwszą wadą smyczy typu Flexi jest to, że przyczyniają się one do tego, że psy uczą się ciągnąć na smyczy. Ponieważ, żeby gdzieś dojść, pies musi wyciągnąć smycz z tego kołowrotka. Oczywiście, jeżeli mamy dużego, silnego psa, to ta siła, z którą musi pociągnąć, nie jest zbyt duża. Natomiast w przypadku psów małych albo szczeniaków, ta siła jest stosunkowo duża i jest jak najbardziej odczuwalna dla Waszego psa. Tak więc pies uczy się, że żeby gdzieś dojść, musi pokonać pewien opór. Natomiast, jeżeli chcemy nauczyć psa chodzić na luźnej smyczy, no to chcemy go oczywiście nauczyć czegoś zupełnie odwrotnego. Chcemy go nauczyć, że żeby gdzieś dojść, smycz musi być całkowicie luźna. Na warsztatach luźnej smyczy, które prowadzę, zabraniam uczestnikom moich kursów korzystać ze smyczy automatycznych. Smycz jest dla mnie narzędziem komunikacji z psem i bardzo ważne jest to, kiedy ta smycz jest napięta, a kiedy jest zupełnie luźna. Oczywiście można pracować z psem na smyczy automatycznej w taki sposób, że blokujemy ją sobie na pewną stałą długość i w ten sposób zaczynamy pracować z psem. Natomiast w takim przypadku, kiedy blokujemy smycz, równie dobrze możemy użyć zwykłej smyczy albo smyczy przepinanej i sprawdzi się ona tutaj nawet lepiej, będzie jeszcze wygodniejsza do nauki komunikacji właśnie z psem za pomocą smyczy. Dlatego też nie widzę zastosowania dla smyczy automatycznych w momencie, kiedy chcecie nauczyć psa chodzenia na luźnej smyczy. Jeżeli Wasz pies już to umie, nie ma z tym żadnego problemu, no to wtedy dopiero można wprowadzić sobie smycz automatyczną. Natomiast na początku, zwłaszcza jeżeli macie młodego psa albo szczeniaka, zdecydowanie bardziej polecam Wam korzystanie ze zwykłych smyczy. Drugą wadą, którą widzę w smyczach typu Flexi, jest to, że wprowadzają one sporo chaosu do naszych codziennych spacerów. Większość osób niestety używa tych smyczy niewłaściwie i pozwala psu odbiegać na bardzo daleki dystans i hamujemy psa w momencie, kiedy coś nam się nie spodoba. Na przykład nie spodoba nam się, że nasz pies chce przebiec na drugą stronę ulicy i w tym momencie go blokujemy, albo nie chcemy, żeby podbiegł do jakiegoś obcego psa, albo też, żeby pogonił za kotem czy za rowerzystą. Z naszej perspektywy to wszystko wydaje się zrozumiałe
zrozumiałe i jak najbardziej logiczne. Natomiast z perspektywy psa wygląda taki spacer nieco inaczej. Mianowicie pies idzie sobie, wącha trawę jak gdyby nigdy nic i nagle jest blokowany na przykład na odległości metra od swojego przewodnika. Za chwilę okazuje się, że może odejść na odległość 5 metrów. Potem znowu blokujemy go na metrze. Potem pozwalamy mu odejść na 10 metrów. Jak więc widzicie, takie niewłaściwe korzystanie ze smyczy automatycznych wprowadza niezły chaos i przez to pies może odczuwać różne emocje, takie jak niepewność, lęk czy na przykład frustracja. Wszystkie te negatywne emocje oczywiście odbiją się na niewłaściwym zachowaniu psa podczas spaceru. Przy niewłaściwym użytkowaniu flexi często zdarza się, że opiekunowie pozwalają psu dobiec do samego końca smyczy i tam takim nagłym szarpnięciem pies jest zatrzymywany. Niektóre psy robią salta w powietrzu lub wręcz się przewracają od tej siły uderzenia. I w momencie, kiedy mamy psa przypiętego na flexi do zwykłej płaskiej obroży, możemy mu w ten sposób wyrządzić bardzo dużą krzywdę. Również połączenie flexi z kolczatką czy jakąkolwiek obrożą uzdową czy kantarem jest fatalnym rozwiązaniem. Jeżeli nie potrafimy używać tego typu sprzętu, to naprawdę bardzo łatwo możemy wyrządzić psu sporą krzywdę. Dlatego też, jeżeli używacie smyczy typu flexi, najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest przypięcie jej do psich szelek. Skoro jesteśmy przy kwestiach bezpieczeństwa, to muszę też wspomnieć o tym, że niewłaściwe używanie smyczy automatycznych może w dotkliwy sposób poranić nas, nasze psy, ale też innych ludzi i inne psy w naszym otoczeniu. Myślę tutaj oczywiście o takiej sytuacji, kiedy nasz pies odbiega i smycz dosyć szybko jest wyciągana z tego kołowrotka, a my łapiemy za taśmę czy łapiemy za linkę i w ten sposób chcemy smycz zablokować. Niestety taka rozpędzona linka czy rozpędzona taśma potrafi przeciąć naszą skórę do żywego, pozostawiając naprawdę bardzo bolesne rany. Dlatego też, jeżeli używacie smyczy automatycznych, to nigdy, przenigdy nie blokujcie ich łapiąc za samą smycz. Do tego są specjalne guziki i tylko za pomocą tych guzików można automatyczną smycz zablokować. Należy też pamiętać o tym, że w momencie, kiedy nasza smycz zaplącze się komuś wokół ręki, nogi czy wokół szyi, albo też psy się splączą właśnie w taką smycz automatyczną, to również stanowi ona olbrzymie zagrożenie dla tych psów i dla tych ludzi, którzy zostaną taką linką oplątani. Wystarczy właśnie, że nasz pies mocniej pociągnie i możemy spowodować bardzo bolesne i dotkliwe rany. Smycze automatyczne uniemożliwiają taki porządny, mocny uchwyt. Przy mocniejszym szarpnięciu pies z łatwością może wyrwać nam smycz z dłoni i w momencie, kiedy uderzy ona o ziemię, zacznie szorować po asfalcie czy chodniku, może wydawać się bardzo taki głośny i nieprzyjemny dla psa dźwięk. Jeżeli mamy psa wrażliwego na dźwięki, to może on się takiego hałasu przestraszyć, może zacząć uciekać gdzieś w panice, no i taka ucieczka może się niestety dla niego skończyć tragicznie. Oczywiście przy niewłaściwym trzymaniu zwykłej smyczy również pies przy mocnym szarpnięciu z łatwością wyrwie nam ją z ręki. Natomiast przy normalnej, zwykłej smyczy możemy zablokować ją sobie o kciuk i w ten sposób uzyskujemy taką silną bazę, dzięki której pies nie wyrwie nam smyczy z ręki nawet przy bardzo silnym pociągnięciu. Niestety w przypadku flexi ten sposób trzymania smyczy jest niemożliwy. Smycze automatyczne w porównaniu z takimi zwykłymi, prostymi smyczami mają też dosyć skomplikowaną budowę. Mamy tutaj cały ten mechanizm służący do zwijania i rozwijania smyczy. Mamy też guziki, które służą do blokowania tej smyczy. I cały ten mechanizm może po prostu ulec awarii, może się zepsuć. Oczywiście producenci smyczy typu flexi robią wszystko, żeby były one niezawodne i żeby były jak najbardziej trwałe, ale każdy mechanizm jest tylko mechanizmem, może ulec awarii i niestety takie awarie zwykle nie zdarzają się w momencie, kiedy jesteśmy w parku z psem i nic mu nie zagraża, tylko w momentach, kiedy na przykład chcemy przejść z psem przez ruchliwą ulicę. I tutaj chwila nieuwagi i
nasz pies może przypłacić swoim własnym życiem awarię takiej smyczy automatycznej. Ja na co dzień nie używam smyczy automatycznych. Jak widzicie, nawet nie mam jakiegoś egzemplarza takiej smyczy, który mogłabym Wam tutaj pokazać. Na co dzień używam zwykłej, przepinanej smyczy oraz w momencie, kiedy chcę, żeby moje psy miały więcej swobody, ale chcę mieć je pod kontrolą, używam takich długich, 10-metrowych linek wykonanych z biotanu. Mogę je bardzo serdecznie polecić, bardzo są wygodne i fajne w takim codziennym użytkowaniu. Wyobrażam sobie takie sytuacje, w których smycz automatyczna może być dla kogoś wygodnym rozwiązaniem. Natomiast zawsze pamiętajcie o tym, żeby nauczyć się prawidłowo z takiego narzędzia korzystać, po to, żeby było ono bezpieczne zarówno dla Was, dla Waszych psów, jak i dla wszystkich ludzi i psów, którzy Was otaczają. Pamiętajcie też o tym, że smycz automatyczna nie sprawdzi się w przypadku każdego psa. Na pewno nie polecam jej dla szczeniaków, dla psów, które ciągną na smyczy, dla psów, które wyskakują do innych psów albo nie potrafią jeszcze kontrolować dobrze swoich emocji. Dla takich psiaków smycz automatyczna po prostu nie będzie dobrym narzędziem. Jeżeli natomiast Wasz pies jest spokojny, ładnie chodzi na luźnej smyczy, no to być może w niektórych przypadkach taka smycz automatyczna dobrze Wam się sprawdzi, jeżeli oczywiście umiecie prawidłowo z niej korzystać. Jestem bardzo ciekawa, jaka jest Wasza opinia na temat smyczy automatycznych. Czy używacie tego typu rozwiązań, czy też wolicie zwykłe smycze? Napiszcie proszę w komentarzach pod tym odcinkiem. Na koniec chciałam Was bardzo serdecznie zaprosić na 5. edycję darmowego wyzwania piesologii. O tym, czym jest wyzwanie, na czym to wszystko polega i jak się zapisać, mówiłam już w poprzednim odcinku i link do niego znajdziecie w opisie pod tym filmem. Wyzwanie rusza 1 kwietnia, więc jest jeszcze trochę czasu, żeby się na nie zapisać. Mam nadzieję, że będzie to dla Was bardzo fajna zabawa i że przy okazji bardzo wiele się nauczycie, więc serdecznie zapraszam Was do zapisywania się na 5. edycję wyzwania piesologii. Jeżeli podobał Wam się ten odcinek, to oczywiście zachęcam do subskrybowania mojego kanału. Zapraszam też na blog piesologii i do zobaczenia!